Trójkąt o danych wierzchołkach ABC przekształcono przez symetrię środkową względem początku układów współrzędnych i otrzymano trójkąt A1B1C1. Oblicz sumę kątów wewnętrznych wielokąta, który jest częścią wspólną trójkąta ABC i jego obrazu, czyli A1B1C1. Żeby rozwiązać to zadanie, to musimy wykonać w miarę dokładny rysunek poglądowy i w układzie współrzędnych zaznaczyć te trzy punkty ABC, które mamy podane w treści zadania, i narysować ten trójkąt. No to zaznaczamy. Punkt A ma współrzędną x-ową równą minus 6, y-ową 0, czyli A będzie leżał w tym miejscu. Punkt B ma współrzędną x-ową równą 6, czyli będzie leżał dokładnie po drugiej stronie. 6, a y-ową 4, czyli tutaj 4, punkt B będzie mniej więcej gdzieś tutaj. No i punkt C, współrzędna x-owa minus 3, y-owa minus 8, to sobie zaznaczę wcześniej minus 4, teraz minus 8, punkt C będzie leżał gdzieś w tym miejscu. No i teraz możemy sobie naszkicować mniej więcej, jak będzie wyglądał nasz trójkąt ABC. No i teraz szukamy obrazu tego trójkąta ABC w symetrii środkowej względem początku układów współrzędnych. Tu jest początek układów współrzędnych, czyli przerzucamy każdy punkt na drugą stronę tego punktu 0,0, czyli punkt A wędruje w to miejsce, tutaj będzie punkt A1. Punkt B wędruje na drugą stronę, czyli współrzędna x-owa 6 się zmienia na minus 6, a 4 na minus 4, czyli punkt B będzie leżał gdzieś w tym miejscu, to znaczy punkt B1, obraz punktu B, a obraz punktu C, czyli punkt C1, będzie miał współrzędną x-ową równą 3, y-ową zamiast minus 8 to plus 8, czyli C1 będzie leżał gdzieś w tym miejscu. Możemy teraz narysować trójkąt A1, C1, B1, no i zobaczymy, jaki wielokąt nam się tutaj wytnie. Będzie częścią wspólną tych dwóch trójkątów, czarnego i niebieskiego. No, możemy sobie nawet zaznaczyć punkty przecięcia, czyli będziemy mieli w sumie 6 tych punktów. 3, 4, 5, 6. To jest sześciokąt. Możemy go nawet zaznaczyć oddzielnym kolorem, żeby go było wyraźniej widać. No i teraz musimy policzyć sumę miar kątów wewnętrznych tego wielokąta. Jak to jest najłatwiej zrobić? Najłatwiej jest podzielić ten wielokąt na trójkąty. Możemy sobie narysować tutaj taki odcinek, to już będziemy mieli jeden trójkąt, drugi trójkąt, tu jeszcze mamy czworokąt, no to rysując na przykład taki odcinek, dzielimy go na dwa trójkąty. No i teraz wszystkie kąty tych trójkątów, gdybyśmy je zaznaczyli, to one wysumują się do sumy miar kątów wewnętrznych naszego wielokąta, czyli jeżeli policzymy, ile tu mamy trójkątów i pomnożymy tą liczbę przez 180, no to otrzymamy sumę kątów tego sześciokąta, ponieważ każdy trójkąt, jak wiemy, ma sumę miar kątów wewnętrznych równą 180 stopni. Czyli tu mamy 180, tu mamy 180, tu i tu, i wszystkie te kąty sumują się do sumy miar kątów sześciokąta, czyli wystarczy, że policzymy, ile to jest 4 razy 180 stopni, a to się równa 720 stopni. No i taka jest suma miar kątów wewnętrznych tego wielokąta. No i to jest odpowiedź do zadania.